Dobra, czyli teraz Firebrand. Nowa elitarna specjalizacja Guardiana, którą otrzymamy z dodatkiem Path of Fire. Okej, Guardian dostaje mantry. Zmienimy w ten sposób i teraz tak. Uhuhu, uhuhu. Dobra, pójdźmy sobie gdzieś na golema znowu. Na golemy, które są oblegane przez wszystkich. Masowo. Dobra. Firebrand dostaje mechanikę tomów. I jak one będą wyglądały? Wow! 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 Okej. Okay. To, ile każda klasa specjalizacja dostaje skilli, jest po prostu niesamowite. Na czym będzie... Okej. Okay. Firebrand. Mechanika Firebranda... To jest to, o czym mówiłem z grubym Szymkiem prawie dokładnie rok temu. 26 września gruby Szymek zaploadował nasz podcast, w którym między innymi powiedziałem, że Guardian i tak do PvP nie wejdzie do takiej mety, gdzie będą grali nią progracze, dlatego że ma zbyt wolną mechanikę, ma za mało skilli i te cooldowny są dość wysokie. I nagle co dostajemy? Okej. Okay. Na czym będzie polegała elitarna mechanika, na czym będzie polegała ta specjalna mechanika Firebranda? Czyli teraz tak, zamiast od F1 virtue, czyli skill od F1 do F3, zostają nam zastąpione tomami. I co te tomy będą robić? Okej, mamy pasywne działanie tych tomów, czyli burn forward, czyli pasywnie spalamy przeciwników. I w momencie, kiedy aktywujemy, pull forth magical tom on the danger and blind hit of corona. Okej, okay, czyli aktywujemy sobie F1. I nagle pasek skilli nam się totalnie zmienia i dostajemy 5 dodatkowych skilli. Teraz tak. Chapter 1. Burn, burn, burn. Okej. Okay. Czyli to ma ileś tam... Czyli mamy 5 stron. No F2. Wywołujemy kolejne. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, czyli tak, mamy jakby pięć, możemy pięć razy użyć skilli z danego tomu. Mamy naładowane. Możemy na przykład pięć razy użyć autoataku, który będzie healował. No i nam się kończy. Wchodzimy, znowu F1. I okej, okay, czyli mamy skille z tomów. Możemy wychodzić, zrobić to rotację z bronią i wchodzić w kolejne tomy, które są defensywne, ofensywne. Wow. 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 Dobra. Znowu nie wiem, od czego zacząć. Więc może zaczniemy od trajtów. Jakie trajty? Tylko jeszcze sprawdzę. Viper. Sprawdźmy sobie z jakimś supportowym, może jakimś menderem. Dobra, czyli mamy skille od F1 w momencie, kiedy mamy... Widzimy, tutaj mamy takie skille. Zwykłe. Bierzemy Firebranda, zostają nam zastąpione od F1 do F3. Czyli teraz tak. Dostajemy te trzy tomy, trzy mechaniki tomów. I możemy korzystać z mantr oraz z axa w main handzie. Teraz tak, minor to daje minor trait. Teraz major trait adept. Skille z axa mają dodatkową szansę nałożenia bleedingu. Symbol of vengeance now days on initial strike. Czyli symbol of vengeance to jest dwójka. Ale długi cast time. Strasznie. I ten symbol of vengeance ma wtedy dodatkową szansę narzucić nam bleeding.
I skille z akcją mają dodatkowo. Przepraszam, Daisy, a skille z akcją mają dodatkową szansę na bleeding. Grant allies quickness when you use heal skill. W momencie, kiedy używamy heala, co 12 sekund narzucamy 2 sekundy quicknessa. No nie po. Nie utrzymamy 100% quicknessa na pewno. I co 12 sekund, więc to takie sobie. Ewentualnie jako boost pod PvE, tak czy inaczej depsowy Firebrand będzie używał tego. Archivist Whisper, your virtues gain additional pages, czyli o, to jest świetne, czyli w momencie, kiedy wchodzimy w tomy, zresztą wchodzenie w merge'a, wchodzenie w peta, wchodzenie w tomy. Oh my god. Dobra, czyli dostajemy dodatkowe jakby staki tych... możemy użyć dodatkowo jeszcze 3 dodatkowe skille z każdego tomu. Czyli bez tego trajtu widzimy tutaj 5, czyli wchodzimy i jest 5. Możemy w momencie, kiedy... z tym trajtem mamy dodatkowo jeszcze 3 razy... 3 dodatkowe jakby charge z tych tomów. To jest bardzo fajne. Teraz tak. Equipping or storing a virtue grants quickness. Czyli w momencie, kiedy ekwipujemy... Kiedy ekwipujemy tom, dostajemy quickness. I potem jeszcze z czegoś jeszcze might. Aha, i teraz w zależności od tego, jaki tom ekwipujemy, dostajemy dane buny. Strasznie Firebrand się wydaje OP. The final charge of your mantra skill inflict immobilize mantra again reduce recharge. Czyli w momencie, kiedy skończymy kastowanie mantry, nakładamy immobilize, takie sobie. No ale skrócony cooldown mantr. A bez tego jest... Reduce recharge, czyli skrócenie na... Dobra, teraz tak. Aha, czyli coś, co daje nam burna. Czyli też mantra jest zależna od... Tutaj mantry będzie trzeba wykorzystywać, ponieważ ten final charge z mantry, ten ostatni ten ma zwiększony dodatkowy efekt, albo ma zwiększony damage, albo jeszcze coś nakłada. To daje heal. Self healing i nakładamy Aegis. Nie, to dostaliśmy Shroud. Ale to później, to tak czy inaczej mówimy. Zbliża się powoli 19. Więc o 19.10 kończę stream. Pozostałe klasy omówię w weekend. Jeszcze muszę być psem. Dobra, czyli Mantra of Flame. Tutaj może jest Mantra of Flame. To jest ta mantra i jeszcze Potent Haste. Czyli mantra w momencie, kiedy... Może... Okej, okay, czyli... zaraz, znowu skaczę strasznie. Okej, okay, czyli mamy mantry i... Rite od mantr, który mam skrócony, mamy recharge. Czyli... użyjemy sobie... Jakby ten cooldown nam niby spada. Więc nie wiem, na czym polega ten skrócony recharge, skoro... nie działa, no ale może po prostu trade nie działa. When you grant Aegis or Stability, grant Quickness. To jest dosyć spoko. W momencie, kiedy dostajemy Aegis albo Stability, dostajemy Quickness. To może fajnie na WVW działać. Może na PvP też spoko działać. Na PvE... Czy ja wiem? Tomy, Legendary Lore. Kolejny trade. Tom, skille z tomów
dają dodatkowe bonusy w zależności od tego, jaki to jest tom, czyli pod F1 Burn, pod F2 Regeneracja, pod F3 Aegis, czyli jak wybierzemy sobie to, czyli wchodzimy w F3, teraz nam każdy skill daje Aegis. Tutaj jest Stability. Muszę przyznać, że Damage i Taunt. Potem znowu zmienimy i znowu mamy 8 skilli. Znowu zmieniamy. No i to były skille z tego, z Firebranda. Czyli bardzo, bardzo fajny trade. Myślę, że najlepszy z tych wszystkich. Gain increase. W momencie, kiedy dostajemy quickness, dostajemy bonusy z atrybutów. Też bardzo ciekawe. Inflict slow on foes or disable your... W momencie, kiedy ccqujemy, nakładamy slow. Ccqujemy albo nakładamy immobilize. No, niby spoko, ale takie troszkę do dupy. Quickfire, szybki ogień. W momencie, kiedy granting Weakness to an ally also grant ashes to just. W momencie, kiedy nakładamy quickness, sojusznik, dwa ataki sojusznika nakładają burna. Ciekawe. I lore master Tom. Tom skilli mają zmniejszony cooldown. Retain Virtuous Passive while they are on cooldown. To jest świetne. W momencie, kiedy... Okej, wchodzimy w tom i potem wychodzimy i mamy cooldown na tego toma. I ten cooldown... I w dalszym ciągu mamy... Nie, to jest fantastyczne. Dolna linia Firebranda jest strasznie, strasznie OP. Czyli nie dość, że mamy dodatkowo jeszcze zwiększone ilość tych castów skilli, dodatkowo te skille wszystkie mają dodatkowy efekt, to jeszcze działa pasywny efekt po użyciu, czyli tak jakbyśmy użyli stability z F3 i dalej ten Aegis i ten Aegis dalej jest pulsowany, to jest to nawet nie chcę mówić jak to brzmi OP, więc pod WV myślę, że dolna ścieżka trajtów, tylko teraz pytanie za co? Myślę, że ewentualnie za Virtus, bo w momencie, kiedy wchodzimy w tom, tutaj mamy dość duży healing i dość duże ściąganie kondycji, więc myślę, że linia Virtus wyleci i zostanie Valor z honorem. Tylko wtedy jeszcze zaraz zobaczymy dokładnie, jak działają te mantry i bardzo prawdopodobne, że może staw wylecieć nawet z mety. I wtedy na przykład Pure Heart będzie zbyt silne, ponieważ wszystkie skille z F3 będą nadawały Aegis. A to jest bez cooldownu, więc za każdym razem jak kastujemy jakikolwiek skill z Tome of Courage, dodatkowo jeszcze w fajcie ktoś jest healowany. No, to jest pod... To jesteśmy w Menderze. Możemy sobie zmniejszyć jakoś ilość tego healing power. Załóżmy, że Sage. Okej, będzie coś koło 1000, ale to, no come on. Więc altruistic healing na pewno. Może być jeszcze communal defense, aczkolwiek tutaj... Czyli staff może wylecieć w ogóle z tego, z WFW. To może być wtedy hammer plus na przykład mace shield nastawiony na dużą ilość aegisów. Te fighty będą mobilniejsze. Czyli mamy te trade line'y, później będziemy się podniecać z tym, co ten Firebrand będzie mógł robić, albo czego nie będzie mógł robić.
Popatrzmy chociażby na skille z Axa, bo dostajemy Axa, czyli tak, damage i dwa staki Bleeda, damage, dwa staki Bleeda, damage, dwa staki Berna. Animacja. No, bardzo przyjemna. Zasięg 130. Okej. Okay. Tutaj jest ten symbol, który jest strasznie. Ponad sekundę się kastuje. Troszkę długo. I trójka. Pull conjurer towards you. Przyciągamy przeciwnika i narzucamy. No, takie. Taka broń pod PvE Condi Guarda, szczerze mówiąc. Narzuca troszkę tego Condi. Ale bez jakichś specjalnych, bez wodotrysków. Dobra, mantry. To my sobie zostawimy na koniec. Mantry. Mantra of Solace. Czyli kastujemy mantrę. Teraz tak. Healujemy się. Narzucamy sojusznikom Aegis. Heal Aegis. I ostatni ten heal i ostatni Aegis. Aha, charge, recover. Okej, okay. To jest 12. I w tym momencie 9. Okej, okay, czyli to nam to skraca jakby przywracanie tych charge. No ale według mnie nadal Legendary Lore będzie mocniejsze. Chociażby na WFD. To może być mocniejsze na PvE, żeby nam Dobra, idziemy sobie tak. Dobra, okej, okay, czyli mamy healującą mantrę. Teraz mamy mantra potencji. Możemy kastować mantrę, przynajmniej chodząc. Inspire ally before you, enhancing their speed and strength. Czyli dajemy quickness na 2 sekundy i 5 staków might. Halo? No i ta mantra nam się ładuje, prawda? Masz 5. Ewentualnie to możemy przyspieszyć troszkę. Daje Majta i trochę Quicknessa, ale nie jest to zbyt dużo. To może najwyżej pomóc Chronomancerowi, ale no nie utrzyma to Quicknessa ani Majta. Dobra, Mantra of Lore. Mantra wiedzy. Czyli tak, kastujemy, narzucamy regen na 5 sekund i zdejmujemy dwie kondi. To też przed nami, to takie żegnięcie jest. No i na końcu mantra of lore, regeneracja na 10 sekund, regeneracja na 10 sekund i ściąganięcie dwóch, i skonwertowanie dwóch kondi na dwa buny. No nie wiem, to jest... Na WFW nie wiem, czy te mantry będą takie spoko, bo no, ile trwa kasowanie tej mantry i przerwy między fightami? Nie, to jest bez sensu. To będą szałty i te tomy, to będzie naprawdę silne. Dobra, czyli to jest taki defensywny, mantra wiedzy, to jest mantra prawdy. Damage na przeciwników, triple weakness i blind. Strasznie słaba mantra. Przestań mi atakować. Strasznie słaba mantra. To jest straszowa mantra. I teraz mantra, elitarna mantra. Pins of freedom echo around stabilizing breaking standoff. To jest potężne. Jeszcze jedną mantrę mieliśmy chyba. Flame Rush. Jeszcze
Mantra płomienia. Standardowo ładujemy swoje mantry. Mantra narzuca nam Berna, zadaje damage. 15 sekund. Nawet z cooldownem. 15. Tutaj nie działa trajt na tą mantrę. Halo, halo, policja. Proszę przyjechać do Guild Warsa. Mantra nie działa, trajt nie działa na tą mantrę. Na charge. Charge. Zadaję burn. Mantra przed nami. Holosmith. Jet Spinner. 2. No i 3. I teraz tak, elitarna mantra. 3 staki. Robi breakstone, narzuca stack stability i 5 sekund retaliation. I stability też na 5 sekund. No, panowie. Tutaj też. Jednak skrócenie tego recharge'u. Okej, tu jest 12 sekund. Tu mnie nie skróciło. Czyli. Sorry za psa. To może być bardzo fajną alternatywą dla Renewed Focus do grupowego supportu. A według mnie wydaje się, że pomimo tego, że zmniejszony ten recharge, to i tak możemy to poświęcić raz przed nami, tak czy inaczej. Zrobimy ten breakstone i final charge. 3 staki stability, retaliation, swiftness i masowy breakstun. 40 sekund cooldownu. Mało, to jest bardzo mało. 40 sekund cooldownu, jeżeli Feel My Wrath ma 36 sekund cooldownu, więc bardzo fajnie. Może jakoś ten Guardian będzie w stanie utrzymać quickness poprzez dawkowanie ich, jego poprzez mantrę, poprzez tomy. Dobra, okej. Okay. Jest 10 po, ostatnie 10 minut i jeszcze pozostały mi omówienie skille z tomów. Okej, okay, czyli tutaj podbiłem sobie lore. Teraz tak, wchodzę w F1 i mam dodatkowo w tym wypadku 8 użyć skilla. Teraz pierwsza, jedynka. Damage i 2 staki Berna. Ponieważ mam to. To mi daje dodatkowy jeszcze stack Berna. Więc burn z damage'em i weakness, pull, zobaczymy, to jest jedynka, dwójka, damage i 4 staki burna, bardzo fajna animacja. Chapter 3, hidden rebuke, pull, na radius 240 i range, czyli możemy... No spoko, możemy na zasięg kogoś ściągnąć. Może to być w ten sposób. Czwórka, Detail Suffering Fire and Blood inflict during Vabi Occupation. Czyli zadanie damage'u. Pozostawiamy taki duży field zadający damage. Dający bleed dość silne i zwłaszcza, że tego Berna, ten Bern troszkę bije. Celestial Guardiana idealny. No i piątka, przywołanie wspomnień poległych bohaterów, dający Searing Blade of Justice, czyli kolejne trzy ataki sojuszników będą nakładały Berna. Tak. Tak. Znaczy to jest danego. Allies. Granting Allies. Tylko nie jest napisane. Jest radius 600. On dostał i on też dostał. Okej. Okay. Czyli troszkę się dziwię, że to nie ma kapa na ilość osób, więc co? Ja mogę do 10 osób nałożyć nakładanie Berna? No troszkę... Tak, OP. Dobra, to jest
To był Virtue of Justice, teraz, czyli ofensywny Virtue, teraz leczący Virtue. Tome of Resolve. Tome of Justice, to Tome of Resolve. Jedynka healuje. Po arku widać. Dwójka release magic po jednym tym. Tutaj chyba też będzie po arku. Nie, to jest dookoła, czyli ściągamy dwie kondi. Jest healing w zależności od kondi i nakładamy regenerację, ponieważ tak mamy na to trade. Trójka, inspiring countless on describing vigor i swiftness. A takie defensywne buffowanie. Taki troszkę słaby skill. Czwórka. Release a torrent page in the screen motor cycle. Czyli healujemy, narzucamy swiftness i oczywiście regen i tworzymy waterfield. Uhu, waterfield. Woda blast. No i piątka. Purifier. Healujemy sojuszników. Water of unknown increase your healing day. Increase the healing they receive. Czyli, aha, piątka, czyli w momencie, kiedy rzucamy piątkę w zasięgu 600, wszyscy sojusznicy dostają 33% więcej healingu i trzy kondycje są konwertowane na trzy buny. Wow. Fajnie. Jeszcze zobaczymy tą jedynkę, tak. A dwójkę. Tak, dookoła. Ok, wchodzimy w trzeci tom. Jedynka daje stability i oczywiście Aegis, to też będzie po arku. Uwalniamy magiczną włócznię, motywując sojuszników, dając stability. Strasznie dużo tej stability. Tome of Tales of Taunt. Damage'ujemy i tauntujemy przeciwników. Takie sobie. Trójka, manifest Social Priority. Przez 5 sekund odbijamy projectile. No bardzo fajna, No i spoko, no i cześć. Anti-Pirate Ship Meta. Przywołujemy Elonian Loyalist przeciwko polowej oko, dając resistance dla sojuszników. O, jak miło! User disconnected from your channel. O! Czyli kładziemy Fielda, który jest... User joined your channel. Skill jest break stunem, 4 sekundy i nakłada po jednej sekundy gdzie resistance. Myślę, że jak podbijemy sobie jakoś, będziemy mieli podbite concentration, czyli boon duration, to będzie dłuższy resistance. Nie, nakłada nam się Aelis chyba, znowu, chyba że. Czyli jest dość silne i piątka, przywołujemy wspomnienia bohaterów z przeszłości. Zwiększając im o 300 toughness i dając stability, retaliation i protection w radius 600 i znowu nie ma kapa na ile osób. Czyli mam rozumieć, że każdy skill, piąty skill jest na ograniczoną liczbę, a zaraz zresztą co sprawdzimy. Nie wiem czy damy radę. Nie ma kapa. Jest napisane, że tylko narzucamy sojusznikom danego buffa. A nie ma napisane do ilu sojuszników to jest, więc nie wiem. Ja rozumiem, że to wszystkim w zasięgu 600. To jest raczej... No nie, no to...
Jakby tak zrobić Guardiana na dzisiejszy reset i spamować tylko piątkę i... Come on. Okej, okay. To by było na tyle. Wideo miało na celu tylko pokazanie tego, co, z czego będzie korzystał Firebrand. W weekend postaram się może jakiś gameplay nagrać na WVW albo na PvP. Chodzi na WVW. Firebrand szykuje się bardzo ciekawie. Jest to będzie raczej nastawiona właśnie specka supportowo depsowa kondi, bardziej to jest kondi damage, ale ilość supportu w postaci bunów jest ogromna. Myślę, że Virtue spokojnie można wywalić na rzecz właśnie tomów. No i do zobaczenia w niedzielę. W niedzielę zrobimy podcast, albo ja sam zrobię podcast, albo kogoś zaproszę, zobaczymy. W każdym razie trzymajcie się, a ja spadam, bo o 19:55 przypominam, że jest Black Tide'owy reset. Wszystkich zapraszam, w razie czego to można mi whispować albo się pytać. Kto jest na Black Tide'zie, robimy cały grupowy reset WVW. Więc na razie trzymajcie się i do zobaczenia później. Hej!